Nie no, żartuję. Hejka, tutaj znowu Michał Duński i zapraszam was na kolejny odcinek z Zombie Ops 3D. Dzisiaj będziemy kontynuować to, co zaczęliśmy wczoraj. No tak. Przeklęte reklamy. Całe szczęście jest możliwość ich pominięcia. Nieważne. W każdym razie teraz zamierzam was zapoznać z kolejnymi przeekscytującymi misjami. Z kolejnymi na wszechmiar ekscytującymi misjami, tym razem w limitach od 10 do 20. O ile mi się w ogóle wytrwa udać. Wszakże. No halo, Halloween. No ale w każdym razie. Do dzieła. Aha, akurat kiedy was nie było, miałem przyjemność zapoznać się z kolejnym bonusem. Prawdziwo pieniężnym. Tak zwany PC, które polega to na tym, że jest to taki rodzaj pocisków, dzięki któremu. Nie, 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 nie waż się nawet. Nie, zostaw mnie! Niestety. Jest to taki rodzaj. Jak już chciałem powiedzieć, jest to taki rodzaj pocisków, dzięki któremu można zabić zombiaka jednym strzałem. Ale jak sami bardzo dobrze widzicie, tak naprawdę jest mi on zbędny. Bo tak naprawdę, no właśnie. Bez problemu wykańczam kolejnych nieumarłych po jednym strzale. Nie, 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 szybciej.
Headshot! Oh yeah. Nawet mi nie ważcie się mówić. Co się znowu stało? No i przez to ubył mi 1% energii. Tutaj na całe szczęście, tutaj na całe szczęście mamy już tylko 10 zombiaków do wyeliminowania. Znowu skołpa. No i jak zauważyliście, jednak wykorzystałem ten piercing ballet i przy okazji zmarnowałem amunicję. Ale natomiast jeżeli chodzi o to, co mamy tutaj, to mamy kilka typów wyzwań. Mikropłatności. Największa bolączka dzisiejszych czasów. Niestety.
O, headshot był. Z każdą misją ta gra zaczyna być trudniejsza. Okej, coś tu jest ewidentnie nie tak. Okej, słuchajcie, niestety z jed... Okej, słuchajcie, niestety z jakiegoś powodu... Znowu mi Bizen coś popsuł, ale na szczęście... Znowu ma Bizen się na chwilę zepsuł, ale na szczęście... Ale na całe szczęście... To co... Ale na całe szczęście początek tego nagrania, co nagrałem, został. Ale te dalsze 8 minut będę musiał wam teraz powoli streścić. No więc udało mi się przejść poziom 12, udało mi się przejść poziom 12 oraz a przy, po, udało mi się przejść poziom 12, udało mi się przejść poziom 12, ale przeciągu to co się działo w przeciągu misji od 13 do 2 od 13 do 18 misję 12 udało mi się ukończyć, ale to co działo się w misjach od 13 do 18 będę musiał wam już streścić.
Bo nie chce mi się tego nagry... bo nie chce mi się tego przechodzić ponownie. No więc tutaj. No więc mówiłem tam, że. I to się dopiero nazywa nierówny poziom trudności. Raz jest łatwo, że mamy wyeliminować tylko kilku zombiaków z ewentualnością jakiegoś bossa, a raz musimy zlikwidować całą hordę tych nadciągających pieszo, tych nadciągających wolnym krokiem. No i wreszcie więc dotarliśmy do poziomu 19. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe, co tu się teraz stało. No dobra. Gdzie te zombiaki są? Już ich słyszę na moim karczyku. Naprawdę, zaczynamy od razu z grubej rury z dwoma kolosami. W cudzysłowie oczywiście mówiąc. Nie, 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 nawet się nie waż. No, to po prostu nie wierzę. Thank you.
serce. Jest. 5000 monet i 50 diamentów. Taką oto nagrodę pocieszenia teraz dostałem. A ten tutaj tymczasem dostał prosto w klatkę piersiową. Ze skutkiem śmiertelnym. No i proszę Państwa, w ten oto właśnie sposób kończymy kolejny odcinek z Zombie Ops 3D. Mam nadzieję, że to co teraz tu odwaliłem, również docenicie i mam nadzieję, że zdążę wyrobić się z nadciągającym Halloween. W każdym razie teraz do zobaczenia i widzimy się wkrótce po wasze mózgi.